Cześć wszystkim. Jestem na kolejnym wypadzie fotograficznym, również z rowerem. Postanowiłem się wybrać na Bajorko, niedaleko Dzikiej Ochli. Jest tutaj teraz bardzo mały poziom wody i zauważyłem bardzo dużo błota, więc parę minut temu zaobserwowałem tutaj przez lornetkę. Pliszkę żółtą, jak i inne gatunki ptaków, jak sobie brodzą w tym błotku. Postaram się sfotografować. O, leci. Dwie sztuki poleciały. Gdzieś tam sobie do źródełka właśnie próbują dotrzeć. Troszeczkę deszcz dzisiaj siąpi, no ale mi akurat to nie przeszkadza. W miarę jestem ja zabezpieczony. Jak widzicie, sprzęt też jest w miarę wodoszczelny, więc taka ilość wody kompletnie mi nie przeszkadza. Sfotografowałem, jak zaraz zobaczycie, ciekawy gatunek ptaku. Na razie go nie opiszę, bo nie mam bladego pojęcia, co to za ptak. W każdym bądź razie, jak tylko go zlokalizuję na Google, to go opiszę na zdjęciu, które wam się zaraz wyświetli. Co do czekania na pliszkę, no na razie nie przylatuje, więc muszę się zachowywać bardzo cichutko. Co jakiś czas widzę, że przylatuje tutaj też dzięcioł czarny, więc prawdopodobnie możliwe, że gdzieś ma tutaj gniazdo w jakimś starym drzewie. Posiedzę troszeczkę w jednym miejscu i postaram się coś ciekawego sfotografować. Jest pliszka żółta. Na razie przyleciała sama. Coś pięknego. Popatrzcie, jak ta pliszka żółta sobie tym ogonem macha w dół i w górę i przy okazji tam zdobywa pokarm. Ale szybko zasuwa. Coś pięknego, zobaczcie, jak ona szybko poluje. Nie wiem tylko, czy ona poluje na jakieś małe rybki, czy jakieś czczownice. W takim błocie to się różnorakie owady znajdują. O, idzie.
akumulatora na nowy. Chwilowo opliszka odleciała. Zrobiłem jej kilkanaście zdjęć oraz nagrałem parę jej chwil, z których wnioskuję, że myła się. Ja wiem, że to nie jest poranek, ale brała sobie taką delikatną kąpiel, a później na gałęzi sobie piórka poprawiała. Poczekam jeszcze jakieś 20 minut, jeśli nic ciekawego tutaj oprócz pliszki nie przyleci, to udam się w tamtą stronę na równie podobne bagna. Nie wiem tylko jak z rowerem tam będzie możliwość dostania się, ale myślę, że dam radę. Co ciekawe, nie zdołałem zaobserwować zimorodka. No jest, jak już wcześniej w filmach wspominałem, jest teraz już przez ten okres, kiedy mnie tutaj nie było, jest bardzo dużo ludzi spacerujących i jeżdżących na rowerach, więc ta dzikość już troszeczkę zmalała i no nie widzę zimorodka. Zawsze sobie po tamtej stronie siadał na gałęzi i dawał nura do wody, by móc zapolować na jakąś rybę. Stwierdziłem, że czas ruszyć się dalej. W miejsce, które parę minut temu mówiłem, jest tam równie dużo bagien i ptaków, które sobie tam brodzą. Zobaczę, czy uda mi się w tych ciemnościach coś ciekawego sfotografować.
Więc tak, kochani, po przejściu paru kilometrów i przejechaniu postanowiłem wracać do domu. Jednak w miejsce, w które przyjechałem, gdzie miało być mega, jest mega, ale niestety nie ma żadnych zwierząt. Prawdopodobnie już jest godzina za późna, bo mamy godzinę 14:47, więc 3 godziny spaceru, jak jazdy i poszukiwaniu zwierząt, myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że zdjęcia, jakie dzisiaj wykonałem i nagraniu paru scen piszki żółtej, spodoba Wam się. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco z materiałem, który dla Was robię. Zostawcie lajka pod filmem, ewentualnie zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny i ciekawy, co macie do powiedzenia. Zapraszam też do zadawania pytań, chętnie odpowiem odnośnie moich wypraw, sprzętu. Tutaj zaraz Wam się wyświetli u góry karta, która sprowadzi Was do filmu, jakiego sprzętu używam i co zabieram ze sobą. Mam nadzieję jeszcze raz, że film Wam się będzie podobał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.